Merhaba suikastçılar. Dzisiaj opowiem wam żywot bardzo cwanego, ale i zabawnego asasyna. Asasyn nazywał się Yusuf Tazim. Zapraszam. Yusuf Tazim urodził się 67 roku w 15 wieku w Bursie na terenie Imperium Osmańskiego. Jego ojcem był asasyn nieznany z imienia, a matką cukierniczka o imieniu Nalan, która zwała swego syna Małym Lwem. Jednakże to tylko matka wychowywała młodego Yusufa, zaś o ojcu i jego działaniach w szeregach asasynów nie wiedział. W roku 75 pod osłoną nocy Yusuf wraz z matką uciekli z Bursy do Konstantynopola, gdzie na stałe już zamieszkali. Na miejscu do pomocy zatrudnił ich pewien kupiec wielkiego bazaru, Bekir bin Salih. Matka Yusufa pracowała przy wyrobie ciast, zaś on pracował jako dostawca, a w wolnych chwilach chłopak wykorzystywał swoje umiejętności do kradzieży kieszonkowych. Pewnego dnia, gdy Yusuf ukradł torebkę bogato odzianej kobiecie, nieznany z imienia starszy chłopak wdał się z nim w bójkę. Pomimo tego, że ośmiolatek złamał mu nos, to i tak przegrał ze starszym i większym od siebie. Potem chłopak przedstawił się jako Dawud bin Hassan i wyjaśnił, że pieniądze, które skradł kobiecie, były jej jedynymi, gdyż ta uciekła od swojego męża. Dawud zaproponował również Yusufowi, że go wyszkoli, tak żeby wiedział, kogo okradać. W nieokreślonym czasie, między kwietniem a majem 1380 roku, Nalan zauważyła, co robi jej syn, kiedy spuszcza go z oczu i zdecydowała się ujawnić prawdę na temat jego ojca. Dodatkowo podarowała chłopakowi ukryte ostrze z hakiem jego ojca, które zwróciło jej bractwo tuż po jego śmierci. Około 2 lata później Yusuf i Dawud włamali się do domu właściciela wielkiego bazaru, który podniósł wszystkim kupcom czynsz aż 4-krotnie. Nastolatkowie postanowili ukraść tyle, ile się da, a następnie rozdać poszkodowanym kupcom, którzy musieli się wynieść z wielkiego bazaru. Niestety gospodarz domostwa wrócił wraz ze swoim znajomym, co uniemożliwiło dwójce przyjaciół ucieczkę. Mężczyźni rozmawiali o sprawach między asasynami oraz templariuszami. Dodatkowo na palcu mężczyzny Yusuf zauważył pierścień z czerwonym krzyżem. Nie mając zbyt dużego wyboru, Dawud postanowił, że zatrzyma mężczyznę, podczas gdy szybszy oraz posiadający ostrze z hakiem Yusuf ucieknie wraz z kosztownościami. Mały lew zdążył się wymknąć, podczas gdy Dawud rzucił się na właściciela wielkiego bazaru. Niestety po chwili mężczyzna złapał Dawuda i poderżnął mu gardło. Młody Tazim poprzysiągł sobie, że będzie obserwował każdą osobę, u której zauważy również podobny pierścień. W roku 84 Yusuf stał się bardzo znanym złodziejem, a także obrońcą uciśnionych. To też zwróciło uwagę wielkiego wezyra Iszaka Paszy. Wezyr spotkał się z 17-latkiem i zaproponował mu wstąpienie w szeregi bractwa, w którym niegdyś służył jego ojciec. Yusuf zgodził się i wstąpił do zakonu jeszcze przed ukończeniem 20 lat. W roku 95 Yusuf towarzyszył Iszakowi Paszy wraz z innymi osmańskimi asasynami, m.in. Janczarem Muratem bin Husanem, podróży do Hiszpanii. Celem ich było wsparcie hiszpańskiego bractwa w odzyskaniu dziennika Niccolò Polo, który był przedmiotem handlu między hiszpańską inkwizycją a bizantyjskimi templariuszami. Asasyni wpadli w pułapkę i ledwo udało się im uciec. W 1502 roku Yusuf wraz z weneckimi asasynami doprowadził do krótkiego pokoju między Wenecją a Turcją. Spokój trwał do 1509 roku, kiedy to też templariusze zjednoczyli ludność grecką i inne ludy chrześcijańskie, przez co w efekcie powstało Cesarstwo Bizantyńskie. Wtedy też Yusuf poprowadził w walce asasynów, a w następstwie stał się ich liderem. Jednakże Tazim nigdy nie tytułował się jako mentor, a jako mistrz. W roku 1511 do uszu osmańskich asasynów doszła informacja o tym, że włoski mentor Ezio Auditore da Firenze został pojmany przez okupujących starożytną twierdzę Masjaw templariuszy. Lecz udało mu się uciec i jest w drodze do Konstantynopola. Yusuf spotkał się z włoskim mentorem i oprowadził go po mieście, przy okazji wyjaśniając mu całą sytuację. Dodatkowo turecki lider podarował ostrze z hakiem włoskiemu mentorowi, jako iż jego prawe ukryte ostrze zostało zniszczone w walce. Następnie Yusuf pokazał, jak używać ostrza z hakiem, jednak trening przerwał im asasyn z informacją, że templariusze atakują ich dwie dzielnice, Galata i Wielki Bazar. Yusuf nie mogąc być w dwóch miejscach naraz posłał Ezio do dzielnicy Galata, zaś sam ruszył na Wielki Bazar, który templariusze zdążyli już przejąć, jednak nie cieszyli się zwycięstwem zbyt długo. Obaj asasyni udali się do dzielnicy i odbili ją z rąk Bizantyjczyków. Następnie Yusuf, wiedząc, że każdy asasyn powinien umieć wytwarzać podstawowe bomby, pokazał Ezio plany oraz potrzebne składniki, a w razie jakichś większych rad zalecił mu spotkać się z innym mistrzem Pili Reisem. Ezio przed odejściem zapytał o dziennik Niccolò Polo, który posiadał. Yusuf w tej kwestii również kazał Ezio spotkać się z Pili Reisem. Jakiś czas później Tazim udał się na spotkanie z sojusznikami asasynów w Konstantynopolu, najemnikami, złodziejami oraz cyganami. Lecz każda z frakcji znajdowała się w innej dzielnicy. Ezio postanowił mu pomóc i udał się porozmawiać z cyganami. W roku 1511 Yusuf i jego asasyni odkryli plany zamachu na księcia Sulejmana podczas imprezy zorganizowanej w pałacu Topkapi z powodu zakończenia pielgrzymki przez księcia.
Ezio chciał pomóc swoim braciom, jednak Yusuf uznał, że to sprawa Osmanów i nie musi zawracać sobie tym głowy. Jednak Tazim został przekonany przez Auditore, zwłaszcza że ten drugi chciał się dowiedzieć, jak Bizantyjczycy odnaleźli jeden z kluczy pod pałacem Topkapi. Aby zapobiec zamachowi, asasyni przebrali się za minstreli z Włoch. Podczas imprezy Ezio odwracał uwagę tłumu, a dzięki wzrokowi orła identyfikował bizantyjskich szpiegów. Kiedy Ezio odwracał uwagę, Yusuf i jego asasyni zabijali wybrane cele. Wkrótce Templariusze przyspieszyli swoje plany i zabili jednego ze strażników, przez co doszło do zamieszania. Następnie Bizantyjczycy zamierzali jawnie zabić księcia, jednak Ezio udaremnił zamach, zabijając zamachowca za pomocą złamanej lutni. Jakiś czas później jeden z asasynów poinformował Tazima o dostawie kilku sztuk broni do arsenału. Yusuf udał się na miejsce, gdzie spotkał tam Ezio szpiegującego Tarika Barletti. Ezio obmyślił plan, aby wzniecić bunt wśród ludności, którą terroryzowali Janczarzy, aby przedostać się z łatwością do arsenału. Yusufowi nie spodobał się ten pomysł, gdyż mentor chciał wykorzystać ludzi do własnych celów, ale zgodził się z nim pod warunkiem, że będzie chronić buntowników. W roku 1511 Yusufa doszły słuchy, że włoski mentor opuszcza Konstantynopol. Osman poszedł się z nim pożegnać. Na miejscu poinformował Włocha, że Janczarzy rozciągnęli złoty łańcuch z jego powodu i wręczył mu bombę, która powinna zniszczyć jedną z wież utrzymujących łańcuch. Pod koniec rozmowy Ezio poprosił Yusufa, aby zaopiekował się Sofią Sartor, na której mu bardzo zależy. Yusuf spełnił prośbę przyjaciela i wraz ze swoimi asasynami strzegł sklepu Sofii. Po opuszczeniu Konstantynopola przez Ezio, bizantyjscy templariusze przypuścili szturm na sklep Sofii. Yusuf bronił ukochanej przyjaciela do samego końca, lecz w końcu został śmiertelnie pchnięty nożem w plecy, a wkrótce później zmarł. Gdy Ezio powrócił do Konstantynopola, pochował swego przyjaciela, zaś nowym liderem osmańskich asasynów został Dogan. W nieokreślonym czasie za życia Yusuf miał dziecko wraz z nieznaną z imienia kobietą. Dowodem na to jest pojawienie się Yusufa w filmie Assassin's Creed z 2016 roku, jako przodek Emira, który tu został porwany przez Abstergo do badań nad kodem DNA. No i to tyle w tym odcinku. Jeśli się spodobało, to polajkujcie, posubskrybujcie, skomentujcie. Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone. No i pa, pa.